Siemaneczko, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcineczek z Farminga 22. I co na samym wstępie, zostawcie łapkę w górę oraz hashtag prasowanie, przypnę wam serduszko. No i lecimy dzisiaj właśnie prasować nasze siano. Tutaj prasą Pottingera, nowy nabytek na gospodarstwie. Bardzo, bardzo fajny nabytek. Ale to zaraz zobaczymy, jak właśnie działa. Wsiadamy sobie do MTZ-cika. O, ale to bestia ładnie chodzi. Dobra. Postanowiłem, że MTZ-em sobie poprasujemy, no bo MTZ-em było chyba najmniej robione tutaj ze wszystkich ciągników. A, jeszcze Zetorem w sumie. No ale to Zetorem będziemy... coś może na tym odcinku porobimy sobie. O, ale to fajnie. Patrzcie, te animacje, wciąganie i w ogóle. To jest bajka dla mnie. Pomału tutaj będę sobie jeździł. Bel raczej dużo nie będzie, no bo tutaj jest łąka taka, wiecie... No już ona jest stara, nie jest to łąka siana. Więc raczej tutaj dużo tego siana nie będzie stąd. No ale zawsze coś tam zbierzemy. Dla krówek będzie. Ogólnie myślę, że jeszcze kilka odcinków z tej jakby serii, mini serii w sumie powstanie. A później się przeniesiemy na moją mapę. Bo moja mapa jest właśnie w trakcie tworzenia. Jeżeli chcecie odcinek właśnie jak już wygląda, to możecie zostawić łapkę w górę. I myślę, że taki odcineczek mógłbym wam pokazać. O, ale tekstura. O, ale fajnie to wygląda. Ogólnie pierwszy raz prasuję w tym nowym farmingu. I no, teksturki są fajne. Tutaj wszystko się rusza, rotor, nie rotor. Bajka, normalnie bajka. Dobra, lecimy sobie dalej. Ale no, fajnie to wygląda wszystko, serio. Jakby nie wiem czemu, ale dla mnie ta 22 ma taki spoko klimat, nawet jak na polskich modach się gra i tak dalej. Jakoś tak to fajnie idzie dopasować. O, zaraz by było dopasowanie z samochodem. No jedź. Ja sobie tu zawrócę. Boi się jechać. Dobra. Myślę, że... No max tutaj 3 belki będą, bardzo malutko. No ale to sobie jeszcze związek gdzieś ułożę od razu. Nie wiem co jeszcze może porobimy na odcinku, żeby te 20 minut było. Coś koło tego. Za dużo, za daleko. Wczoraj odcinka nie było, dlatego że postanowiłem, że no po prostu nie chciałem na siłę nagrywać, a wczoraj nie miałem zbytnio ochoty, weny i tak dalej, plus dość pracowity dzień, plus sobota, to trzeba wieczorem, wiecie, gdzieś wyjść z domu, nie siedzieć w domu, bo to może się człowiek zadręczyć tym siedzeniem. Dobra, tutaj elegancko. Muszę coś ogarnąć, żeby kierownicę móc przykręcić lepiej, bo strasznie mi się giba, a nie mogę jej jakby przykręcić na maksa, w sensie, może nie przykręcić, nie mogę jej wsunąć, bo mam takie jakby wzmocnienie pod biurkiem, poprzeczne i no po prostu ta kierownica nie przechodzi tam. Dobra, jeszcze trochę. Może i 4 będą. Patrzę, że tutaj nawet to klonuje. Jak z takiego małego pola to nawet nie jest źle. Nie wiem po ile tutaj są belki, w sensie po ile litrów. Ogólnie fajne jest też to, że wagę dodali w końcu. Że bela słomy waży mniej niż bela siana. I bela kiszonki. Czekajcie, muszę sobie tu jakoś cofnąć. A ten MTZ mi się bardzo podobał, ten zestaw. Stwierdziłem, bo chciałem kupić prasowiarkę i dużego Ursusa. Ale stwierdziłem, że... No jakoś tak... Ten MTZ lepiej wygląda z tym Pottingerem niż ten duży ciągnik by wyglądał z to prasowiarką. Szczególnie, że właśnie chcę każdym ciągniczkiem tu sobie coś porobić. A no tutaj wiadomo, jakieś prace takie cięższe, no to robi Ursus duży. No jeszcze długo, daleko jeszcze. Halo. O. Dobra. Odpuszczamy sobie. I już 4 belki, więc już więcej jest, jak myślałem, że będzie. Jeszcze z jedna na pewno będzie, myślę. Chociaż tutaj jest wałek cienki.
Ale no zobaczymy. W sumie można by było tę łączkę wyorać i zasiać na nowo, to na pewno wtedy było większe plonowanie z tego, jakby świeża trawa była. Dobra. Elegancko. O, to żem zrobił. I co, całej beli nie będzie. Trochę lipa, że nie mogę wyrzucić, jak jest to 90%. To jeszcze sobie pozbieram. No ale tu już więcej mijaków nie ma, niestety. No cóż, co zrobimy, nic nie zrobimy. Trzeba podnieść i jechać na gospodarstwo. Wezmę sobie ładowareczkę i sobie te belki od razu poukładam gdzieś w boku, z boku. Postawię tego MTZ na razie tutaj. Pogarasz cały zapchany. Daj, daj, daj. Elegancko. Otworzymy sobie. O, bardzo fajnie. Jeszcze raz, tutaj podjedziemy. Czekajcie, bo trzeba równo podjechać mniej więcej. O, elegancko. I teraz gdzie by je tu położyć, żeby nie przeszkadzały? Mam pomysł, tutaj podwiatkę sobie damy. Jakoś też, nie wiem, ale bardzo, może wiecie, to jest to tak jakby początkowa faza, że ten farming się człowiek idealizuje go, nie? Ale bardzo mi się ta gra podoba. Jest taka, no spoko po prostu. Też bardzo dużo z moich znajomych, którzy nie wiem, czy 19 tam troszkę pierczyli w ogóle, a teraz 22, no praktycznie każdy mówi, że będzie kupywał, albo ma już kupione. Więc bardzo fajnie. Będzie z kim grać. Dobra. Ale te belki mają fajną teksturę, nie? Takie bardziej dopasowane, bo wcześniej to siano było taka. Siano było takie mega, mega suche. A tutaj jest mimo wszystko delikatnie zielone. Dobra, jeszcze raz. Towarką się elegancko robi, ale oczywiście belki uciekają jak uciekały. Dobra. Krokodylem to można zbierać. Nie wiem po co ja układam tak na ten. O, dobra. Sorry, że za skrzypiące pedały, muszę je nasmarować. Łe. Dobra. Położę te bele już tutaj byle jak, bo to i tak pójdzie do spasienia niedługo. Gram na kierownicy, a jeszcze nie jestem przyzwyczajony do układania belek na kierownicy. Więc troszkę tutaj muszę się mu podszkolić. Właśnie zazwyczaj belki na klawiaturze układałem. Dobra. Elegancko. Co, ja się będę z wami powoli żegnał. Mam nadzieję, że przynajmniej z 10 minut jest. Ło, jeszcze 10 minut nie ma nawet. Więc może jednak się z wami na razie nie będę żegnał. Tak się zastanawiam, co by tu jeszcze móc porobić. Ale no zbytnio nie mam pomysłu. Dobra, cofniemy. Nie mam zbytnio pomysłu, co bym mógł zrobić. Nic więcej nie przygotowałem na dzisiejszy odcinek, więc chyba mimo wszystko będzie trzeba zakończyć. Co? Ja się będę z wami żegnał. Do następnego odcinka, cześć i pa pa. Elo.